Rano wstajesz i nie ma prądu, ale za to naokoło tutaj przepiękna panorama. Ruiny, Olej Taitambo, góry. Miało być jakieś tam zachmurzenie, ale chyba nie będzie. Oby. Trochę zimno jeszcze jest. 7 rano, a ja chcę iść właśnie gdzieś tam. Na Inti Punku. Teraz czekam, aż otworzą sklepy, ponieważ nie mam nic do jedzenia na drogę. A nie spodziewałem się takiej zapaści gospodarczej rano. Jest 7:20, słońce coraz wyżej. Ale co po niektórzy są już gotowi. Gotowi do handlu. A tutaj ruiny, Olej Taitambo. Nikogo nie ma. Niesamowite. Ale o tej porze to wiadomo. Kelio Korakai, czyli kolejne ruiny, są gdzieś tam. Może szybko podejdę w takim razie. Tam daleko na horyzoncie ośnieżone góry, czyli to jest właśnie to, co chciałem zobaczyć z Inti Punka, czyli Ausangate i inne ośnieżone szczyty andyjskie. Kelio Rakai, czyli taki mały kolejny tutaj kompleks archeologiczny u podnóża gór. Jestem pewien, że tutaj zagląda bardzo mało osób. Na pewno żadna z wycieczek. Okazuje się, że te ruiny inkaskie również były bardzo ważne dla kultury Inków. Był tutaj pałac, mury obronne, a jesteśmy wciąż w dolinie rzeki Urubamba. Obok Olej Taitambo, oczywiście. A na horyzoncie to, co kocham, czyli ośnieżone szczyty gór. Ale klimat historyczny jest niezły. Przyznajcie to. Te dzisiejsze prognozy nie są zbytnio zachęcające, ma być niby pochmurnie. Także zobaczymy, podejdę ile się da. Jeżeli będzie mi najciekawiej, to po prostu wrócę. I tutaj są jeszcze inne ruiny, także nic straconego. Ponieważ Olej Taitambo robi wrażenie. Inti Punku, taki jest plan teoretyczny, ale jeżeli się chmury trzymają, to nie będę tam wszedł, ponieważ to nie będzie miało sensu. To w tym układzie zrobię tylko kawałek trasy. To się nadaje do przejścia, później będę zawracał, ponieważ jeżeli będą chmury, to kompletnie nie ma sensu iść. A tutaj, już za mną, co my tutaj mamy? Punku Punku! Kolejne ruiny tutaj. Punku Punku. Jest i most nad rzeką Urubamba. A tutaj trasa kolejowa, tory kolejowe i pozostałości tarasów uprawnych inkaskich. A most się troszkę chwieje jak idę, ale można przejść normalnie, także nie ma strachu. Jakieś tutaj betonowe przęsło i dalszy ciąg mostu. Pozdrawiam z Peru i polecam odcinki z tamtego roku. Jest i trasa turystyczna, ale prowadzi trochę inne miejsca. Kolejna tablica, ale no jest Inti Punku. To jest kawałek drogi, to jest jakieś tam chyba z 8 godzin w obie strony. Także no zobaczymy wszystko od pogody i od kondycji. Ale klimat jest niezły. Tarasy, góra i jedzie pociąg właśnie z Cusco w stronę Machu Picchu. Definitywnie trzeba będzie wrócić w to miejsce, ponieważ z tego co widzę, to jest tutaj parę
ciekawych szlaków do przejścia. Gdzieś tam górą właśnie. Rzeka Urubamba, stacja kolejowa Ollantaytambo i Andy ośnieżone na horyzoncie. Póki co bardzo dobre klimaty, bardzo fajna trasa. Co będzie dalej, to się okaże. Ta góra to Nevado Veronica, 5682 metry. Ulubione miejsce wspinaczkowe, alpinistyczne w sumie. Jak widać, troszkę chmury przewiało. A nawet bardzo. Tam jest Święta Dolina Inków. To jest punkt dokowy Mirador Descanso. I taki cudny widok naokoło. Dolina. A szlak prowadzi dalej. No cóż, ale tam. Tutaj wysokość robi swoje już. To jest jakieś tam 4000 metrów, a nawet może i więcej. Ale jest w miarę płasko, także tragedii nie ma. Tragedii nie ma, tragedia dopiero będzie. To dopiero 1,5 godziny, a z górki to będzie już 2 razy szybciej, także nie ma bólu. Im wyżej, tym zimniej. Słońce zaszło na moment, zimny wiatr, ale trzeba iść. Kamienne fotele z widokiem na dolinę i Ollantaytambo. A miejsce to nazywa się Cantera Skaczykata i tutaj gdzieś w okolicy są inkaskie kamieniołomy. Kamieniołom jest gdzieś tam, a musicie wiedzieć, że Inkowie oprócz tego, że nie używali pisma, to również nie znali koła. Dlatego jest to niesamowite, w jaki sposób zbudowali wszystkie swoje miasta i w jaki sposób transportowali kamienie i w jaki sposób je tak docinali. Pewnie mieli laser jakiś od kosmitów. A teraz tutaj zobaczcie, co znalazłem. A mówiłem przed chwilą, że nie używali koła. Dalsze pozostałości inkaskie. Infrastruktura na piknik. Spory kawałek za mną. Jeszcze mały kawałek przede mną, a tutaj chmury się zahaczyły o góry. Jest, widzę. Inti Punka. To jest taki kawałek, że się chyba posram. Normalnie to jest tam. O. Czyli tylko tyle do przejścia. Google mówi, że jakieś 30 minut. No, zobaczymy. Inti Punku, Brama Słońca. Tylko 3900 metrów. Ja myślałem, że jest o wiele wyżej. I szkoda właśnie, że tam teraz te chmury naszły na góry, na Nevado Veronica. Wieje jak zwykle w Peru, ale panorama tutaj przepiękna. Ale jest wichura, jest taka wichura. Miał być dron tutaj, miałem tutaj dronem polatać, ale przy takim wietrze, no to on już może nie wrócić, także prawie się boję. Lodowce przepala. Oj, ale zawierucha. Brama Słońca. Więcej słońca i więcej ciepła, proszę. Zimno w cholerę. Przestań wiać już. Pachamama, przestań. Tylko 3900, ale jest to fragment szlaku, który prowadzi do Machu Picchu. Ale teraz wieje, tragedia, Pachamamy, dron nie ma absolutnie żadnych szans, bo już nie wróci. A szkoda, ale dobrych ujęć nigdy za wiele. Jest godzina druga, także zajęło mi to 5 godzin. W dół to już będzie jakieś może ze 3, także
Uciekam szybko, zanim się ściemni. A schodzę inną drogą, inną ścieżką, tędy tutaj, na dół. I później już tradycyjnie w stronę Olay Taitambo, czyli tam. Nie tak daleko w sumie. A tutaj takie ciekawe skały są po drodze. Łupki. Z tej ścieżki. Wydłubane. A tutaj ciemność robi około godziny 18, także nie jest tak jak u nas, że 22, tylko 18. Godzina 17, czyli zajęło mi to zejście 3 godziny. Gdybym wiedział, że ta trasa jest taka katorżnicza, to też bym poszedł. Godzina 7 rano, zimno, ale niebo jest bezchmurne. I dzisiaj byłaby idealna pogoda, żeby pójść na Inti Punku. A wczoraj jak wracałem, to też już chmury przewiało i też ładnie było widać górę. Niestety, ale to mnie szło czekać po prostu, bo tak było zimno, tak wiało. A teraz idę na stację kolejową, ale nie będę jechał pociągiem, tylko mam jakiś tam transport załatwiony do Cusco i później mam jeszcze samolot do Limy, także lecicie ze mną? Dawajcie. A tutaj handel już od rana kwitnie. No cóż, zaraz będzie jechał jakiś pociąg pewnie w stronę Machu Picchu. Sporo turystów. Są stragany, jedzenie. No i cholernie zimno. A gdzie jest mój samochód? Nie wiem. Lima, godzina 14:14. Wylądowałem, idę do hostelu na Callao. Dzielnica może i okropna, ale hotelik taki przyjemny. Ja mam taki fajny tutaj pokoik z dwoma łóżkami za 68 soli. I dziewczyna na recepcji, bezbłędny angielski w końcu, bo tak to wszędzie tylko ten hiszpański. I były małe komplikacje, ale zawsze coś tam się udało. I to w sumie, mam czerwony nos. I to w sumie już koniec tej powieści. Jestem zmęczony po wczorajszym. Jest to prawda 15, ale mi się dzisiaj nigdzie już nie chce jechać ani iść. Także tutaj przepakuję, no pójdę coś tam zjeść, może się trochę poszmętam po tej zakazanej dzielnicy. I jutro rano mam samolot do Madrytu, chyba o 9 rano, 12 godzin. I wyląduję w Madrycie o 6 rano i mam cały dzień, dopiero od 22 mam samolot do Bristolu, także kolejny zrąbany dzień. Ale nie, dziękuję za oglądanie tych filmów. Niewiele osób oglądało, ale parę oglądało, także dzięki wam i do zobaczenia w jakiejś następnej podróży.